Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. Oto słowo Pańskie. Amen. Druga niedziela zwykła. W zeszłym tygodniu czciliśmy chrzest pański. Dzisiaj Ewangelia świętego Jana, ten pierwszy rozdział, fragment, jest niejako na przedłużeniu. Początek działalności publicznej Pana Jezusa, do której przygotowywał się 30 lat. I dostajemy świadectwo Jana. W Ewangelii Jana, inaczej niż u synoptyków, nie ma samej sceny chrztu, ale jest to, co dla Jana jest niesamowicie ważne, dla Jana apostoła, czyli świadectwo. Jan chrzciciel, cała jego misja, całe jego życie właściwie rośnie do tego momentu. Do tego momentu, o którym słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii. To znaczy tego momentu i wypełnia się w tym wskazaniu na Jezusa. To jest to świadectwo. On po to poszedł na pustynię, po to doświadczał oczyszczenia, by być dla Izraela wiarygodnym świadkiem. Cała jego działalność, która skupiała się na chrzczeniu, na oczyszczaniu ludzi, również ześrodkowuje się w tym momencie, aby on i Izrael byli w stanie rozpoznać oczekiwanego Mesjasza, tego upragnionego. Świadectwo. Czy to jest coś, ku czemu my żyjemy jako chrześcijanie? Czy mamy świadomość jako wspólnota? Czy mamy takie pragnienie w sobie, by złożyć świadectwo? Powiem wam szczerze, że tak, odnajduję w sobie coś takiego. I jednocześnie coraz bardziej widzę, jak to mnie przerasta. Jak bardzo potrzeba Bożej łaski do tego, żeby zrobić to, co zrobił Jan. Być wiarygodnym świadkiem. Być kimś, kto wskaże na Jezusa w wspólnocie wiernych. Myślę, że o jakimś takim trudzie mówi także Izajasz, gdyby tylko nam liturgiści przy czytaniach nie majstrowali. Bo usunięto jeden werset, czwarty werset tego 49 rozdziału Izajasza, który czytamy. Być może intuicja była taka, żeby wskazać na Jezusa, którego tożsamością jest bycie sługą pańskim, bo dostajemy dzisiaj także takie słowo. To jest druga pieśń sługi pańskiego, czy sługi Jahwe. Druga pieśń, gdzie ktoś tajemniczy, kto jest właśnie tym sługą Jahwe, śpiewa o sobie. I może nie pasowało im to, co się pojawia w tym czwartym rozdziale do Jezusa, bo przecież gdzie u Jezusa słabość? Jaką on może mieć słabość? A ten czwarty wers właśnie o słabości mówi. Mówi o wyczerpaniu,
o tym, że zużyliśmy siły na darmo i na próżno. Spróbujmy przez chwilę pomedytować nad tym fragmentem, bo Bóg powołuje sobie Izrael, tego, który ma być sługą Jego. I ten sługa w tym czwartym wersecie mówi: próżno się trudziłem, na darmo, na nic, zużyłem me siły, lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Jest taki moment, myślę, w drodze naszej wiary. Mówią o tym bardzo mocno doktorzy Kościoła, w drodze naszego powołania. Moment pewnego wyczerpania, czy moment, w którym dochodzisz do ściany. Próbowałeś raz, próbowałeś drugi. Nie sięgam. Nie dam rady dalej. Zużyłem i co więcej, zużyłem i nie widzisz owoców. To się okazuje być czymś, co jest na próżno. Po nic. I to, co tu się dzieje w tym momencie, w tym, jakbyśmy to nazwali, miejscu, czy też czasie nocy, jest zadziwiające. Bo to jest trochę tak, jakby Bóg nie dyskutował ze słabością swojego sługi. Jakby Bóg w ogóle nie miał w pewnym sensie względu na tą słabość, czy nie patrzył na uwarunkowania swojego sługi. Bo oto dalszy wers, dalszy fragment, to są słowa Pana. I Pan mówi: to zbyt mało, że jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan. To są niezwykłe słowa, bardzo je lubię, wracam do nich, medytuję nad nimi, ale chciałbym, żebyśmy popatrzyli na to, co robi Bóg, gdy mówi, gdy zwraca się do swojego sługi, gdy nadaje mu tożsamość, a właściwie w jakimś sensie wylewa swoją łaskę w sposób nadobfity. Właśnie w tym momencie nocy, w momencie wyczerpania, w momencie klęski, bo klęską okazały się wszystkie zabiegi tego, który był sługą. On mówi: to jeszcze nie to. Nie wystarczy mi, że poślecie do Izraela, do mojego wybranego narodu. Nie wystarczy cię, że tutaj będziesz działał. I nagle otwiera przed nim horyzont, który jest naprawdę niebotyczny, czy jakichś niebotycznych rozmiarów. I nadaje mu nową tożsamość, światłości dla pogan. My oczywiście odczytujemy tą figurę tego sługi, figurę tego, który jest światłością ze światłości, zrodzony, niestworzony. Widzimy w tym proroctwie Izajasza, w tej pieśni sługi pańskiego, widzimy Jezusa. Ale czy widzimy samych siebie? Bo myślę, że to jest dzisiaj dla nas dużym wezwaniem i wyzwaniem, żeby zobaczyć w tej pieśni samych siebie. Święty Paweł w swoim liście do Koryntian, w początkowym tym liście, mówi o tym, że zostaliście uświęceni w Jezusie Chrystusie i jednocześnie mówi: i powołani do świętości wespół ze wszystkimi. Uświęceni w Jezusie Chrystusie. Otrzymujecie także tą tożsamość światłości dla pogan. O tym Pan Jezus powie w kazaniu na górze. Wy jesteście światłem świata. A jednocześnie ta tożsamość jest czymś, do czego my nieustannie musimy dorastać. I tak jak zbawienie jest czymś, co jest nam dane darmo i w pełni dokonało się już, jednocześnie jest też czymś, co domaga się zaangażowania naszej woli. Właśnie powołanie do świętości. Coś, co ja jednocześnie osiągam współpracując z Bożą łaską. Ale chciałbym dzisiaj, żebyśmy zobaczyli ten moment tego przewartościowania. To zbyt mało, że jesteś mi sługą. To zbyt mało, że wypełniasz prawo. To zbyt mało. No jak to zbyt mało, powiemy? Przecież od rana do nocy robię, mąż, żona, dzieci, przychodzę jeszcze w niedzielę do kościoła i ksiądz mi mówi, że to za mało.
Ksiądz sam sobie może powiedzieć, jak usłyszeć te słowa. Robisz to, robisz tamto i to się okazuje za mało. Być może dlatego, że robię to sam. Być może dlatego, że zbyt często próbujemy działać po swojemu, ale nie chcę tutaj, tak jak często czasem, zdarza się w Kościele, deprecjonowanie ludzkiej woli. Czasem mam takie wrażenie, że jakby zebrać to, co księża głoszą, to zastanawiam się, to mam wrażenie, że otrzymujemy taki obraz chrześcijanina jako takiej bezwolnej istoty, która właściwie nic nie powinna chcieć, wszystko powinna umieć, z niczym się jakoś nie zmagać nawet, ale już najgorzej to właśnie chcieć coś od siebie, tylko Bóg ci powie. A Bóg co? Nic nie mówi, tylko milczy. Mówię, trochę dziwna ta nasza religia, ta nasza wiara. W dziwnym położeniu nas stawia. Nie podoba mi się ten obraz. Nie podoba mi się ten obraz chrześcijanina, jako kogoś, kto jest bezwolną istotą. Kto nie ma prawa chcieć od siebie sam czegoś. Myślę, że nie po to nas Bóg stworzył, nie po to nas powołał. Ale jednak ludzka wola, moja wola domaga się jakiegoś uzgodnienia z Bogiem. I to jest, to dzisiejsze słowo gdzieś pracuje w tym trudzie. Dochodzisz do jakiegoś kresu, przeżywasz jakąś noc, a oto Bóg objawia ci coś większego, powołuje cię gdzieś dalej. Czy jestem gotów to odczytać, czy jestem w stanie to zobaczyć? Czy my jako Kościół jesteśmy w stanie w tej pieśni sługi Jahwe zobaczyć swoją własną tożsamość i zacząć żyć ku świadectwu, ku dniu, kiedy rzeczywiście będziemy zdolni złożyć świadectwo. Bo przyznanie się do Jezusa, myślę sobie, to nie jest kwestia światopoglądowa. Tak jak wielokrotnie to mówiłem, jak zapisanie się do takiej czy innej partii, takiej czy innej organizacji i powiedzenie ja wierzę w Niego. Ale to jest kwestia przeobrażenia i to jest kwestia upodobnienia do Jezusa Chrystusa. Wiarygodny świadek i ten, kto ma prawo złożyć to świadectwo, jest właśnie kimś takim. Przeobrażony, upodobniony. W tym celu Bóg, myślę, że dokonuje dwóch aktów. Pierwszy akt to jest akt odłączenia. On wyłącza cię ze świata. Czyni cię kimś innym, może nawet dziwnym dla świata. My pragniemy wielokrotnie, myślę, akceptacji, pragniemy upodobnienia. I teraz nie mówię tutaj o tym, co często robimy w powołaniu albo jak często chrześcijanie mogą stawać się jakąś karykaturą Bożego wybrania. Ale trzeba nam zobaczyć, że istotny dla naszej wiary jest ten moment odłączenia, wyłączenia ze świata, konsekracji w takim czy innym wymiarze. Po co? Po to, żeby przeobrażeni zostajemy z powrotem do świata posłani. To jest jakaś figura życia samego Jana Chrzciciela. To jest, myślę, też figura i powołanie samego Kościoła. To, co dzisiaj znajduje ta nadobfitość, czy źródło tej nadobfitości, mocy, jaka nas uzdalnia do tej misji, jest w tożsamości samego Jezusa. To jest Baranek Boży. To jest ten, który gładzi grzech świata. My znamy to z liturgii, te słowa najczęściej, gdzie wyznajemy, gdzie ksiądz ukazując ciało Chrystusa mówi, to jest Baranek Boży, który gładzi grzechy świata i mamy na myśli wszystkie nasze grzechy. U Jana jest jeden grzech świata. Wielu się zastanawiało, co nim jest. Co jest tym grzechem świata? Niektórzy mówią, że to niewiara. To po prostu odejście od Boga, odrzucenie Boga, odrzucenie Ojca. Inni mówią brak miłości. Bez względu na to, jak to uchwycimy, to jest jakiś stan. Tym grzechem świata zostaje
określony jakiś stan, w którym znajduje się człowiek, niezdolności do komunikacji z Bogiem, niezdolności do komunikacji między sobą, jakieś poróżnienie. Jezus, ten, który jest barankiem Bożym, mocą swojej krwi to zwycięża, bo wziął na siebie, obarczył się naszym grzechem i ten grzech zgładził. To jest wielka tajemnica, bo w tym właśnie w Jezusie, w tym miejscu bym powiedział, Jezus jako miejsce, w tym miejscu jest źródło naszego uświęcenia, źródło naszej odnowy, źródło, w której my raz po raz przyjmujemy na nowo tożsamość. Przychodzimy do Jezusa, odłączamy się od świata, doświadczamy przebaczenia, uświęcenia po to, aby z powrotem zostać posłanym do świata. Również w takim wymiarze można to przeczytać. Dzisiaj chciałbym wyznać razem z wami wiarę w to i przyjąć to wskazanie, to świadectwo Jana Chrzciciela, wyznać wiarę w to, że On jest barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata, że On jest tym, który dla nas, dla Kościoła może stać się odnową, który może nas namaścić swoim duchem i może nas posłać i uczynić więcej niż rozumiemy, niż myślimy, niż nam się wydaje. Chciałbym was wezwać, moi bracia i siostry, do tego, żebyśmy jako wspólnota dzisiaj wyszli poza własne słabości, zasłuchani w słowo Pana, który pragnie nas uczynić światłością dla pogan, który pragnie nas upodobnić do Jezusa. Niech nam się tak stanie. Amen.